Nie jest łatwo, no ale jest, jest co jest. 5 lat się skończyło i bardzo szybko minęło. Naprawdę super momenty były i też trochę słabsze, ale to zapomniam na pewno, tylko zaczynam te dobre. How do you feel now after this first goal in your new t-shirt? I feel very good, but this is possible only because I have such a good teammates like Sasha Živec. Don't do this. And they told me that everybody in Slovenia knows you, so if you have problems you say I know Uroš Korun and you don't have problems anymore. Is it true? Yeah, but only if I'm with Saša Živec. A vám kibice šmašných pionču... No, ešte raz povedzme. Šiont na šionta. Za dužo kroju tego. za dużo pierogi. Ja na pewno największy jest mój syn, który urodził się w Gliwicach. To ja myślę, że to zostanie napisane w paszporcie do końca życia. He was born in Poland, you know. This was the biggest difference because we didn't know how will be everything. He was born in Gliwice in hospital. We didn't know how it would be with the people, with the nurse, with the doctor. But everything was perfect. We have a very good doctor and also the nurses, they helped a lot. So it was maybe better than in Slovenia. So we are very happy because of this. But feelings about the kids, you know more stuff, you know. So the second one it's easier because you know how to do it. So in the beginning it's not so much stress. Me and all my family feel very good in this story. Ciao. 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 I try to be good with my family now, like my family was with me. So of course it's important to have this impact from my family, that I can give this to my kids and to my girl. Mit. Everything is perfect, I can say, but in football always are some plans. When we were alone, without kids, you home, you're thinking only about football, what's going wrong, what is okay. And now when I come home, when it's bad match, I forget a couple of hours just to be with them, to play, and they can smile me every time when I come home. So it's a lot different feeling with the kids. First of all, we want to win every game. We were better all game. We have a lot of chances. I think we play very good today. And in the end, this penalties, this is like a lottery, but we can pull out some good stuff from this game because we play very good today, and we must look positive in front. Medala. Mamy 3, także musimy wybrać 4 momenty. Jeszcze mogę wybrać na pewno, no, jak już powiedziałem kilka razy, że spotkałem ludzi, którzy na pewno zostają z mną do końca życia. Dobrze, masaż dostałem od Jorgeta, ale to później. Uroś powiedział, że będzie masaż. A, masaż? Tak. Jutro? Ty masaż. No.
Masaż, Uriusz, masaż mi. Zaczynamy, zobacz pokój. Tak, a to jest łóżko małżeńskie. Tak. Tylko jeden. To tak razem będziemy się, tak będziemy straciłaś dzisiaj, wiesz? Tina, zapraszam. Tak, ale... Tina, nie problem, twoja dziewczyna też nie problem. Ja chcę iść do Turcji, dobry hotel, dobre jedzenia. Dobre wojsko. Dobre wojsko, dobra pogoda. Ja i Jorge robimy gimnastykę później. Jutro męczony. Are you guys big basketball fans? You like basketball? Yes, we are. Okay. Mostly NBA. Okay, who's your favorite team? Yeah, I have Dallas. Okay, Mavericks. Fun to watch, right? Oh my God. Yeah, we have one Slovenian guy. There, oh, so he's pretty good too. Yeah. He's pretty good. Yeah. Oh, that's wonderful. Because of that. Yeah. Great basketball in Slovenia, you know, so awesome. And Spain, of course. Spain also. Yeah, that's good. No. Mam wszystko, jest złoto, jest srebro, jest brąz, także ja dałem wszystko od siebie i no. Mam nadzieję, że kiedyś to ludzie będą pamiętać. No, na pewno będę wracał do przyjaciela, które mam tutaj. I kiedy będę w Gliwicach, będę wrócił do Ukrzeja, to na 100% popatrzeć jaki mecz i po prostu się spotkać tutaj z ludźmi, jaki jesteś też ty, chłopak tutaj. No. Będziemy w Gliwicach dużo razy. Jak byś podsumował ten sezon jednym słowem? Sukces. Sukces jednym, tak? Po mistrzowskim sezonie, może zrobić jeszcze raz podium, jeszcze jeden medal. Myślę, że to duży sukces. Jesteś kozakiem. Kibicom chcę powiedzieć, że nie trzymajcie się tutaj kluba, trzymajcie się ludzi, musicie stać obok nich, nie tylko kiedy wygrywamy, kiedy wygrywają i tak pokażesz, że jesteś kibicą. Do you have everything? Masz wszystko już? Mam wszystko.